Hej, witajcie moi mili, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek Zagrajmy w Fallout Shelter. Fallout Shelter, którego udało mi się kilka dni nie nagrywać ze względu na to, że byłem zabiegany. Ze względu na to, że miałem po prostu masę rzeczy do roboty. Udało mi się odebrać jeden cały zestaw z ekspedycji, który przybył. Dobra. Dwóch nowych dwellersów. I tak, ciebie, Gruszek, ja chciałem wysłać na wyprawę, bo ty masz dobre skille już. Peta, nie mam żadnego. Explore. Dobrze. No i tak, wypstrykaliśmy się w sumie ze wszystkiego, co mieliśmy. Co do ulepszeń, ulepszyłem szpital w międzyczasie. Jeden i drugi medbay. Teraz to już jest hospital, a nie tam medical bay, więc tak też w ogóle fajnie wygląda. Mamy tutaj 6 osób, tak. Wróćmy tylko tutaj jeszcze trochę więcej lab coatów. Może dla pań coś będzie z intem? Nie. Okej. Czyli tak, tutaj zrobione. O, jakaś ekipa doszła do z mulratami, będzie mogła walczyć. Więc też spoczko. No myślałem, że oni tam nie dojdą w sumie w tym jednym odcinku. Kill the Mulrat Broodmother. Junk Jet, Shotgun i Shotgun. Okej, spoko. Trzeba się rozejrzeć, co za niebezpieczeństwa czyhają na nas. No i co ważniejsze, mam nadzieję, że uda się tutaj trochę kapsli nazbierać, bo ostatnio właśnie na ulepszenia klinik poszło na mi 15 tysięcy. Dużo kasy, bardzo dużo kasy. Red Roach z takim od razu nakładaniem tego. O, ciekawe. Dosyć mocno nakładana jest presja. Zobaczymy. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie tutaj. Czy oni już mieli tego rada tak nałożonego? Nie no, molraty nie powinny nakładać w ogóle radiacji. Może wiesz, że czekali po prostu i dlatego tak to wygląda. Może być i taka opcja. No, zejdźcie tu. Ogólnie Fallout Shelter mi się trochę kojarzy z Rimworldem mimo wszystko, no. Jest to podobny system, jeżeli chodzi o właśnie walkę, o takie... Znaczy o walkę może nie, ale jeżeli chodzi właśnie też o taki free building, nie? Jest tak, wszystkie takie drobiazgi tutaj są poukładane, także... O, ładnie. I ogólnie... Myślę, czy dzisiaj się nie zająć jednym innym projektem jeszcze. Ogólnie ostatnio mam coś taką dużą ochotę na grzebanie się na różnych projektach, jak zauważyliście pewnie na kanale. Ostatnio wyszło kilka takich innych materiałów, bardziej niekonwencjonalnych, może powiedzmy takich nie jak na ogół wychodzą na moim kanale, no. Zobaczymy, no, może coś z tego wyjdzie ciekawego. O, postrzel go. Zegarem dostał, okej. Okay. Może być. Fajnie było, gdyby to, ktoś dostał też tutaj level upa, no to nie musielibyśmy steampacka używać. No ale, jeżeli będzie konieczność, to też nie ma problemu. Bo oni w sumie nie mają jakoś tutaj, mimo właśnie tych wysokich poziomów, nie mają też właśnie statystyk rozdanych. Leo ma jeszcze w miarę takie porządne statystyki. Nie pamiętam, czy ja ją szkoliłem, czy nie. Ja już nie pamiętam, kogo w sumie ja szkoliłem, kogo nie. Tak na dobrą sprawę. Trzeba, w ogóle też sprzedałem ostatnio wszystkie commonsy. Musiałbym rozbudować też jeszcze najlepiej magazyn. O, to jest główna hala, z której będzie właśnie Broodmother. Bang. Dobra, i Broodmotherka nie żyje. Broodmotherka nie żyje. Dwa itemy tutaj.
jumpsuit i karabin. Średnio. Nuke Cola by się bardziej przydała. Szkoda, że niestety Nuke Coli nie można znaleźć jako po prostu zwykły Wasteland drop. O, dobrze, duży nie żyje. Zawsze dużego trzeba priorytetować. To było ładne. To jest strudnie, zwykły mercenary gear. Też tak średnio. Myślałem w sumie, ale to jest chyba 10 poziom lokacji, to czego też tu się mogliśmy spodziewać, no ale myślałem, że trochę lepszy gear złapiemy, cokolwiek. Wtedy sobie będzie można tutaj pozwolić. Jak to tu wygląda? Ładnie. XP-ki. Level action. Ej, ten level action to jest taka. Takie niby nic, ale gówno. Niestety. No chciałbym, kurczę, żeby udało się dropnąć coś porządnego. Naprawdę, albo jakąś fajną broń do skraftowania. Albo w ogóle najlepiej jakieś, nie wiem, cuda na kiju znaleźć. A tak od gdzieś 15 odcinków ciężko, żebyśmy ruszyli coś dalej, coś, jakiś tam ogromny progres żeby był. Staramy się to jak idzie z tymi wszystkimi drobiazgami, ale... No ale działa to tak... Działa to tak jak działa. Kapsle. Dalej, grupo, spowodujmy, żeby nasz nadzorca był z nas dumny. No takich tekstów wcześniej chyba nie pamiętam, żeby były. Tutaj mamy gule, niedobrze. Guli nienawidzę. Gul to jest przeciwnik, z którym po prostu nienawidzę walczyć. Zróbmy tak. Jednemu głowę ukręciliśmy. No. Jeden trup. No to ten kołd niebieski. No dobrze, chociaż niebieski, no. Tu nic nie ma. I tu... Jeszcze jedno piętro pod nami jest. O. Bandyci! Ekstra! Ekstra, bandyci to zawsze dodatkowe hajsy. Ładnie. I tak razy 2,5 to tyle, co oni tam dostali to... To aż za dużo. Ale już mamy 1500 w sumie kasy. Więc nie jest źle, naprawdę. O, tutaj co? Red Roacher! Kurczę, naprawdę, no. Zastanawiam się, czy w Fallouta sobie nie pograć. Zwykłego. Gra fajna, bardzo przyjemna. No co najważniejsze, przede wszystkim ma klimat. Że takie Fallout shelterowe tutaj latanie to... Nie jak się ma do tego, żeby sobie wziąć i normalnie pograć. Nijak niestety. Creepy. Teraz tak, laser, o blueprint, blueprinty się akurat chwali, bo nie wiem czy mogą, czy nie mogą, ale chyba nie możemy dostać nowych, inaczej, blueprint się nie może nam skumulować, że na przykład dwa razy nam wypadnie ten sam. Zawsze jakieś tutaj pocieszenie. I ostatni, i tu powinny być Red Roach, ten Red Skorpiony, takie wyjść takie trzy, takie i najlepiej jeszcze trzy dzielone. Powinno być takie już teraz, takie soczyste, nie? Jak one by tu wyszły. O nie, no mikroskop. O, no to naprawdę. To naprawdę fajna rzecz. Okej, okay, tak, Return to Vault. 1600 chyba hajsu był. Ładnie. Takie rzeczy można zbierać, no ale
Mówię, wolałbym. Można też ich cofnąć teraz. Zobaczmy. Gruszek tutaj daje ognia. Mati już coś tam porobił. Polaj tak samo. Soli. Soli też coś tam pozbiera. Lecie, co, przyspieszymy ich. Tak. Może na wieczór będą. Sell common. Strudy Vault Suite. I ładnie. Strudy Vault Suite'a nie mieliśmy. Okej, okay. Teraz tak, Overseer. Okej, okay. Teraz tylko tak, po levelach. Gruszek, Heisen i Leo. Requirement, pistol. Nie mamy tych pistoletów, nie? Tutaj za to mamy The Radiation Suit. Pytanie tylko, czy mamy te radiation suity? Mamy dwa. Nie, na dobrą sprawę to mamy jeden. Nie, na dobrą sprawę to my mamy dwa. Dobrze, a zobaczmy ze wszystkich broni, czy mamy coś mocniejszego. Okej, Rusty Plasma Rifle. Do 19, więcej nie mamy. Dobra, ale tak, zróbmy to w ten sposób. Miejmy nadzieję, że oni tam dadzą radę. I teraz tak. O, tu, tu. I co bym chciał powiększyć? Na pewno chciałbym powiększyć storage. Już było wcześniej. Radio Science Storage. Drugi. Okay, storage. I ładnie. I mamy 200 miejsc prawie, więc myślę, że coś tam z tego działamy. Tak jak tutaj to wygląda. Pan nic. Pani ma agility, a to jest gimnastyka pod siłę. Okej, okay, ładnie. Pani już tutaj pod percepcję idzie, wysoko. O, tu by można dać kogoś, kto percepcję by poćwiczył. O, ładnie, idealnie. I zamienili się tak jak mieli. Spoko. A jak to wygląda sprawa z agility? Tutaj siłę już na maksa ktoś ma wyćwiczoną. Siła agility, agility na maksa. To może ty podejść tu, bo... Albo nie, wiecie co, zrobimy to trochę inaczej. Jak ona zejdzie tu, to ty wróć tu, ale ty za to przejdź tutaj, bo będziesz mogła szybciej tam się doszkolić. Dobra. I teraz tak, i teraz trzeba znaleźć po prostu ludzi, którzy są na coffee breaku. O. Heisenberg też na coffee breaku jest. Moment, moment, nie, bo jeden z panów może zejść tu. Ćwiczyć agility, a ty masz w tym czasie być tu. Kto tu ma jeszcze? W miarę wysoką.
Tak. Pytanie teraz, czy to wyszło. Pewnie wyszło. Peter Rose. Aha, nie all, tylko inwentory. O nie, to jest tu. Minus 1, plus 0. Plus 2. Plus 2, bo trzeba tam jednak zainwestować trochę. Endurance chyba jest tu potrzebne, tak? W tym miejscu uczynił Coli. Tak, endurance. No to... Jeden. Drugi suit. I barrel. Double barrel. Shotgun, może być. Joe Martin. A idź tutaj, bo przecież tu nic nie robisz. Julia. Gdzieś można by dołożyć? Duelera do góry. I Adam Johnson. Pewnie też tutaj gdzieś. Minus 7, 0, 0, 3. Gdzie by można ci kolego dać? Nie, no spoko, w tym momencie ewidentnie nie mam miejsca już. Ewidentnie nie mamy miejsca. Weapon craft. O, junk jet, pistol i plazma. Zobaczmy, czy możemy zrobić coś ciekawego. No jeżeli zrobimy jeszcze jeden ten armor piercing. Enchanted railway. Zrobimy jego chyba. Piętnaście. Tactical junka. Zrobimy. O, właśnie. Comedian outfit. Ten Strudy Metal Armor jest fajny. Okej, okay. Common Rare. Gdzie jest ten Strudy Metal Armor? Aha, nie mamy, nie możemy go zrobić? Nie, jest, to jest Strudy Metal Armor. Siła plus szczęście. Co on bierze 4 łopaty. A jest coś, co daje na przykład dużo szczęścia. Ja bym chciał coś takiego, co by dużo szczęścia dało na przykład. Percepcja i charyzma. Wszystkie dają chyba głównie plus 1 szczęście. Tu mam plus 2 szczęścia. Dobra. Robimy ten metal armor. Mimo, że to jest dużo tych łopat niebieskich, na których bardzo mi zależy, bo one są w cenie, to myślę, że damy radę to z tym zrobić, połączyć to jakoś. Właśnie, też zobaczmy w sumie. Classroom. Aha, Red Scorpion. Okej, udało się. Udało się, chociaż tyle dobrze. Cyk, dobra. Okej. I tak. Myślę, że w tym miejscu też zakończymy ten odcinek. I do następnych materiałów z Fallout Shelter. Trzymajcie się. Hej!